Tunel w Kobyłce właśnie powstaje. Dzięki niemu przejazd kolejowy nie będzie tutaj już niezbędny. Będzie można przejechać na swobodnie dołem. Zarówno piesi, jak i rowerzyści oraz samochody będą mogli z niego korzystać. Oczywiście mając oddzielony ruch od siebie. A jak to dokładnie wszystko wygląda i kiedy będzie oddane do użytku? O tym w tym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesiczem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Dzisiaj ponownie w Kobyłce. Nie tym razem o wiadukcie drogowym, a o wiadukcie kolejowym i o dwóch pozostałych mniejszych wiaduktach drogowych dla ulicy Warszawskiej i dla ulicy Granicznej. Mówię tu oczywiście o tunelu drogowym, który powstaje w Kobyłce, niedaleko samego przystanku kolejowego Kobyłka. Tak to wygląda. Zaraz opowiem Wam bezpośrednio o tym, jakie są tutaj zamierzenia, ale jeszcze powiem na wstępie, że mniej więcej w połowie filmu będzie parę pytań bezpośrednio do kierownika budowy i dowiemy się ciekawostek na temat tego, jakie były utrudnienia przy samej budowie i kiedy oddane do użytku będzie ten cały obiekt, jak i również sam wiadukt w Kobyłce Ossów. Ale dobrze, przejdźmy do od podstaw, czyli co tu właściwie powstaje i czemu powstaje nowy tunel w tym właśnie miejscu. Chodzi głównie o to, aby zlikwidować przejazd w poziomie szyn z samochodami, rowerzystami i pieszymi przy przystanku kolejowym Kobyłka. Dzięki czemu nie będzie styku, nie będzie korków przy przejazdach i zamykanych rogatkach, jak i również najważniejsze, nie będzie styku i nie będzie niebezpieczeństwa. Czyli po prostu nie będzie miejsca, gdzie mógłby wjechać samochód lub pieszy wpaść pod pociąg. To jest oczywiście duża zaleta i duży plus w tym miejscu. Dlatego powstaje ten cały nowy tunel. Tunel będzie mieć taki sam mniej więcej układ drogowy jak aktualny przejazd kolejowy. Czyli po jednym pasie w każdym kierunku i część dla pieszych i rowerzystów. Z tym, co ważne jednak do powiedzenia, to jest to, że część dla pieszych i rowerzystów będzie od siebie oddzielona. To znaczy, piesi będą mieli swój chodnik, rowerzyści będą mieli swoją drogę dla rowerów, a to wszystko, ta cała część pieszo-rowerowa będzie jeszcze oddzielona ścianką od drogi dla samochodów. Przed samym bezpośrednio wiaduktem tutaj kolejowym dla czterech torów będzie jeszcze wyjście z jednej i z drugiej strony tunelu dla pieszych schodami na powierzchni, aby mogli wejść bezpośrednio zarówno na ulicę Warszawską, jak i na ulicę Graniczną. Dalej prosto, jak już rowerzyści przejadą lub pieści przejdą, będą mogli dojechać lub dojść do Alei Jana Pawła II. Z tym też, że kolejarze realizują tylko i wyłącznie inwestycje do swojego zakresu budowy, a nie tam, gdzie droga rowerowa się zaczyna bezpośrednio przy skrzyżowaniu z Jana Pawła II. Więc tutaj nie będzie samej budowy drogi rowerowej. A gdzie się zacznie? Za chwilę zobaczycie w projekcie, który się pojawi po lewej stronie ekranu, bo dostałem projekty i mogę Wam pokazać po prostu, jak to wszystko będzie wyglądać. Gdzie się zaczyna budowa, tam się zaczyna nowa inwestycja i nowy układ drogowy. Jak widzicie, sama ulica bezpośrednio tutaj Konarskiego będzie mieć wjazd w ulicę Graniczną po przebudowie, bez wjazdu możliwego do tunelu. Będzie to mała droga, która będzie tutaj wąsko schowana. Sama część pieszo-rowerowa będzie po lewej stronie, jak teraz patrzymy, z wyjściami, tak jak mówiłem, po jednej, po drugiej stronie za pomocą schodów. Oczywiście też będą mogli piesi i rowerzyści wyjechać pochylnią na jednej i drugiej stronie. Natomiast tutaj po lewej stronie nie będzie drogi dojazdowej do ulicy Warszawskiej, będzie tylko i wyłącznie droga dla rowerów i chodnik. Tak, żeby rowerzyści i piesi mogli wybrać, czy chcą jechać górą, czy chcą po prostu, czy chcą pojechać górą do Warszawskiej, czy pojechać dołem i przejechać do Jana Pawła II. Tutaj będą też zatoczki dla autobusów, które będą mogły w przyszłości tutaj zatrzymywać się na przystankach i możliwość rozbudowy, jeżeli chodzi o przyszłe ulicy w okolicy. Możemy po prostu zobaczyć, gdzie są planowane odjazdy. Natomiast cała inwestycja nie miałaby oczywiście zgrzytów. Zawsze, jeżeli jest dogadywanie się pomiędzy spółkami miejskimi, czy ogólnie gminami, czy PKP, zawsze są jakieś problemy. A tego tutaj również nie mogło zabraknąć tego elementu i za chwilę zobaczycie, że ta inwestycja się kończy przed całym skrzyżowaniem z ulicą Nadarzyńską. Zwróćcie uwagę, gdzie się kończy projekt
i gdzie się kończy aktualnie budowa. Dokładnie, samo skrzyżowanie nie będzie teraz aktualnie przebudowane w ramach tej inwestycji, bo to nie robi teraz PKP. PKP tylko i wyłącznie buduje sam tunel i do tego miejsca dnową drogę. W resztę ulicy będzie musiała już przebudować bezpośrednio zarządca drogi, a czy to się wydarzy niedługo? No tego wam nie powiem, bo takich informacji nie mam. Ale jednak warto byłoby, aby nowy ciąg komunikacyjny przewidywał to, aby po prostu to skrzyżowanie zostało przebudowane, najlepiej jeszcze przed przebudową, znaczy przed oddaniem do użytku, albo chociaż tak, żeby nie było tutaj dużych utrudnień i organizacja ruchu, biorąc pod uwagę, że większość ruchu tranzytowego się przeniesie właśnie na tunel, była skierowana w tą stronę, a po prostu zmienić tutaj całkowicie organizację ruchu. Tu możemy też zobaczyć, że nowy chodnik już powstaje i faktycznie jest widoczny po prawej stronie. Zatoczki, tak jak powiedziałem wcześniej, też już są mniej więcej widoczne. No i tak to tutaj wszystko powstaje, całkiem ładnie widoczne, chociaż cała inwestycja jest trochę opóźniona, bo pierwotnie miała zostać oddana do użytku w sierpniu, teraz będzie to opóźnione i będzie dopiero jakoś mniej więcej w październiku. Natomiast to jest spowodowane różnymi czynnikami, pomijając oczywiście wojny, surowce i różnego tego typu rzeczy, to oczywiście są też zmiany, które wynikały z gruntów, które tutaj były po prostu inaczej przewidziane, ale o większej informacjach na ten temat powie kierownik budowy, którego spytałem parę informacji. Przepraszam was za jakość moich pytań, jeżeli chodzi o głos, ale macie też napisane. Jak wygląda sama konstrukcja tunelu? Jakie były największe problemy przy budowie? Największe problemy początkowo były z wodą gruntową, która tutaj jest dość wysoko, bo około metra poniżej poziomu terenu. Pierwotnie zostały wykonane kolumny DSM, które zabezpieczyły obudowę tunelu i dzięki temu można było realizować wykop niemalże bezproblemowo. W tej chwili realizujemy prace związane z zbrojeniem płyty, zbrojeniem ścian, betonowaniem. No i przygotowujemy się w tym do montażu deskowania pod wykonanie wiaduktu w ciągu ulicy Granicznej, w ciągu ulicy Warszawskiej. Co znaczy ta sama budowa dla okolicznych mieszkańców? Powiem szczerze, nie jestem niestety albo sety miejscowy, pochodzę aż z Podkarpacia, ale patrząc na ten ruch, który tutaj jest na przejazdach kolejowych, tak w Kobyłce Osów, jak i na Kobyłce tutaj na tunelu, to sądzę, że będzie zdecydowanie odciążeniem dla samego miasta, bo ten ruch myślę, że zdecydowanie dużo bardziej się usprawni. A jakie korzyści będzie mieć z tego w takim razie PKP? Myślę, że przede wszystkim sam ten ruch pociągów na linii kolejowej będą te pociągi już mogły jeździć z prędkością rozkładową. Brak przede wszystkim tych przejazdów kolejowych, obsługi tych przejazdów kolejowych. No i myślę, że przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa dla samego ruchu kolejowego, tak dla i samochodowego poniekąd. Dobrze, to jeszcze pytanie na temat tego wiaduktu w Kobyłce Osów. Mhm. Jak tam wyglądają prace i kiedy możemy się spodziewać otwarcia? W obecnej chwili gro prac polega na układaniu nawierzchni bitumicznej. Planowane jest oddanie budowy do użytkowania do końca czerwca. Trwają również prace w zakresie montażu balustrad, barier drogowych, oznakowania pionowego, humusowanie, sianie trawy. Prace ogólnie w dużej mierze takie wykończeniowe. Kiedy możemy się spodziewać likwidacji przejazdu kolejowego? Przejazd kolejowy zostanie zlikwidowany w lipcu po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie części tej inwestycji, którą w tej chwili realizujemy. Przystąpimy właśnie do likwidacji przejazdu, rozbiórki i docelowego zamknięcia. Tutaj jeszcze muszę doprecyzować informacje, które dostaliście na temat samego wiaduktu w Kobyłce. One są trochę już starsze, tak jak powiedziałem, to było nagrywane w drugiej połowie maja, więc trochę się już sytuacja zmieniła, jeżeli chodzi o zaawansowanie pracy na budowie, ale wracając do samego tunelu w tym miejscu. Co ważne, o czym powiedział bezpośrednio kierownik budowy na sam koniec, to jest to, że sam przejazd kolejowy stary będzie zlikwidowany po oddaniu do użytku nowego tunelu. Natomiast co jest ważne, to jest to, że będzie tam tylko i wyłącznie dozebrany stary przejazd kolejowy bez dobudowy ekranów akustycznych w danym ciągu, jaki tam teraz istnieje. Tak samo to wygląda, jeżeli chodzi o samą konstrukcję wiaduktu. Czyli konstrukcja ekranów akustycznych nie będzie tam pełna. Może to później w przyszłości będzie zrobione. Sama siatka oczywiście zabezpieczająca przed wejściem jakichkolwiek niepostronnych osób będzie tam zrealizowana, ale tego przy przejazdach kolejowych, które będą likwidowane tutaj,
nie będzie detalizowanego teraz. A tam same ekrany akustyczne na wysokości tunelu, który tutaj powstaje, będą. Tam, gdzie teraz powstaje nowy tunel, na tej wysokości będą ekrany akustyczne wzdłuż całej linii kolejowej, więc tutaj takich problemów nie będzie. Po prostu przy likwidacji przejazdu kolejowego tam się nie pojawią. Natomiast co mogę powiedzieć jeszcze na sam koniec tego filmu? No, sam koniec. Że całkiem ładnie to idzie. Prace tutaj prężnie idą. Teraz największe prace, jakie będziemy mogli zobaczyć w najbliższym czasie, to jest oczywiście budowa dwóch nowych wiaduktów dla ulicy Granicznej i dla ulicy Warszawskiej. Tych wiaduktów całkowicie nie ma. Wiadukt tylko i wyłącznie kolejowy powstał i to w etapach, co oczywiście odbywało się z wyłączeniem poszczególnych torów. Teraz już to dużo lepiej wygląda i możemy zobaczyć faktycznie, że duch pociągowy tutaj już działa całkowicie i większych utrudnień teraz tutaj nie będzie. Jakiekolwiek wyłączenia będą tylko i wyłącznie w nocy podczas już samego doskładania przejazdów kolejowych, ale tak jak możecie domyślać się, to dopiero będzie tutaj w październiku, kiedy się zakończy całkowicie ta budowa. Więc do tego czasu jeszcze całkiem, bym powiedział, mamy czasu, dwa razy czasu, no niech będzie. No i tu po prawej stronie właśnie będzie i ten wiadukt na wysokości ulicy Warszawskiej i po lewej stronie z ekranami akustycznymi na samym wiadukcie będzie wiadukt ulicy Granicznej i po drugiej stronie wiaduktu będą wyjścia dla pieszych w postaci schodów, także na spokojnie będzie można wejść też bezpośrednio od strony całego przejazdu kolejowego. To było na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Bardzo dziękuję wykonawcy za skontaktowanie się ze mną i możliwość wejścia i porozmawiania na temat tych dwóch placów budowy. Sam nie wiedziałem, że ten sam wykonawca realizuje jedną i drugą inwestycję i dzięki temu mogę Wam lepiej mówić o tych inwestycjach i pokazać projekt, jak to wszystko wygląda. Ale dziękuję bardzo i miejmy nadzieję, że jeszcze nie jeden raz tutaj wpadnę i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. A w Kobyłce Osów jeszcze w tym miesiącu, jak się skończy budowa, pojawia się na samo oddanie do użytku. Na koniec mogę Was tylko jeszcze i wyłącznie przeprosić, że ten film dopiero się tak późno pojawia, ale byłem chory i miałem dosyć dużo rzeczy na głowie, m.in. sesję, więc po prostu chwilę musiał poczekać. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i jutro pewnie w mniej czas z tym lub okiem Awizynosza. Cześć!